Chciałbym zapytać, czy w sprawie kasy musiało minąć tyle lat, żeby opozycja uznała, że właśnie dzisiaj jest powód złożenia wotum nieufności wobec ministra Klicha. Lat, nie tygodni, nie miesięcy, tylko lat. Co takiego się stało, że pół roku po katastrofie kasy, rok po katastrofie kasy, dwa lata po katastrofie kasy, nikt nie formułował zarzutów czy wniosków o wotum nieufności wobec ministra Klicha. Wydaje się w związku z tym, że ten argument jest takim pomocniczym pretekstem do czegoś zupełnie innego. A więc dalej musimy szukać powodów, dla których opozycja dzisiaj składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra Klicha. Poseł Dorn był ministrem. Państwo dobrze pamiętacie ten czas. Wyobraźcie sobie taką opozycję, i zwracam się tutaj do liderów lewicy i prawicy, taką opozycję, która ministra Dorna wzywałaby do honorowej lub w jakiejkolwiek innej dymisji po tym, kiedy zawalił się dach w Katowicach, w hali, kiedy zginęło 65 osób. Wstydziłbym się, gdybym tego typu sytuacje wykorzystywał dla takich politycznych gier, chociaż tak zwana ogólna, polityczna, administracyjna odpowiedzialność wtedy była także opisywana w sposób dość bezlitosny dla ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji.